Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo ciekawy wzorek. Ja ten wzorek nazwałam kwiatuszki, stokrotki. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest idealny na jakieś przy robótkach, na obwódki. Czy to będzie pojedynczy kwiatek zrobiony, czy te kwiatki w rzędzie. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. Ten wzór składa się z czterech rzędów i oczywiście między tymi rzędami, ja akurat zrobiłam to specjalnie, żeby widać było różnicę między jednym rządkiem naszych kwiatuszków, a drugim. Więc tak, my tą robótkę zaczynamy z lewej naszej strony. Ja Państwu chciałam pokazać, robiąc włóczką innego koloru. Aj tak, gdzie mamy tu naszą włóczkę? Ach, zapomniałam Państwu powiedzieć, że liczba oczek jest podzielna przez 6. Mamy pięć oczek, które są oczka, z których zrobimy nasz kwiatek i jedno oczko, które po prostu oddziela jeden kwiatuszek od drugiego. Więc tak, zaczniemy robić innym kolorem. Więc robimy nasze oczko brzegowe. Robimy jedno oczko prawe i robimy teraz pięć oczek. Robimy teraz pięć oczek w ten sposób. Wbijamy drut i robimy 3 narzuty. I przeciągamy na prawo. To jest nasze pierwsze oczko. Drugie. Robimy znowu 3 narzuty i przeciągamy przez oczko prawe. To już jest drugie. Trzecie. Raz, dwa, 3 narzuty. I to już trzecie nasze oczko. Raz, dwa, 3 narzuty. Przeciągamy. I to jest nasze czwarte oczko. I piąte. Raz, dwa, 3 narzuty. I przeciągamy. Mamy już 5. Przerabiamy jedno oczko na prawo, które oddziela jeden kwiatek od drugiego. I robimy dalej. Raz, dwa, 3 narzuty. Przeciągamy przez oczko prawe. Raz, dwa, 3. 3 narzuty, przeciągamy przez nasze oczko prawe. Mamy. Raz, dwa, 3. Przeciągamy. To już jest trzecie nasze. Raz, dwa, 3. Przeciągamy. To już jest czwarte. I piąte. Raz, dwa, 3 narzuty. Przeciągamy przez oczko prawe. Robimy to jedno oczko prawe oddzielające te nasze kwiatki i robimy dalej. Raz, dwa, 3 narzuty i przeciągamy. Raz, dwa, 3 narzuty i przeciągamy przez oczko prawe. Raz, dwa, 3 narzuty i przeciągamy przez oczko prawe. Mamy teraz raz, dwa, 3 oczka. 3, 4 i 5. Mamy już następny nasz kwiatek. Jedno oczko oddzielające nasze kwiatki. I dalej. Raz, dwa, 3 narzuty, przeciągamy.
Raz, dwa, trzy narzuty przeciągamy. Raz, dwa, trzy narzuty przeciągamy. Raz, dwa, trzy narzuty przeciągamy. Tak. Mamy cztery. Cztery już zrobione i został nam jeszcze jeden. A trzy narzuty i przeciągamy. I oczko, które oddziela nasze kwiatki. I oczko brzegowe. Więc tak, w drugim naszym rzędzie będziemy tworzyli te nasze stokrotki. Proszę spojrzeć. Ściągamy to pierwsze oczko nieprzerobione. Przerabiamy następne na prawo, to jest to oczko oddzielające. I mamy teraz, będziemy sobie pruli te narzucone niteczki. Proszę spojrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I teraz tak, przekładamy tą naszą nitkę z przodu robótki i przekładamy tych pięć nitek na lewy drut. Tą nitką naszą, włóczką, tą włóczkę jak gdyby owijamy ten nasz kwiatek. Przekładamy teraz z tyłu. Przekładamy znowu na prawy drut te nasze oczka. Znowu przekładamy tą nitkę z przodu robótki. Przekładamy te nasze oczka na lewy drut. I owijamy jeszcze raz tą naszą stokrotkę. Przekładamy jeszcze raz te nasze pięć oczek, nitek przeciągniętych na prawy drut. I robimy to oczko prawe, które oddziela ten jeden kwiatek od, oddziela ten jeden kwiatek od drugiego. Robimy sobie, robimy dalej na następny kwiatek. Prujemy. Jedno oczko, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Przekładamy nitkę z przodu robótki i przekładamy na lewy drut nasze przeciągnięte oczka. Tą nitką owijamy naszą robótkę, przekładamy te przeciągnięte te sprute oczka na prawy drut i jeszcze raz przekładamy nitkę z przodu robótki, przekładamy na lewy drut, po prostu owijamy sobie ten, tą naszą stokrotkę i przekładamy na prawy drut. I następne oczka przerabiamy sobie na prawo. Dalej, prujemy na następny nasz kwiatuszek. Dwa, trzy, cztery i pięć. Przekładamy nitkę z przodu robótki, przekładamy na lewy drut, tą nitkę przekładamy sobie, proszę popatrzeć, przekładamy sobie z tyłu, znowu te wyciągnięte nitki na prawy drut, znowu drut z przodu, po prostu dwa razy owijamy tą naszą stokrotkę. Owijamy i te oczka przekładamy na prawy drut. Robimy oczko prawe. I robimy następny kwiatek. Prujemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Nitka z przodu. Przekładamy sobie tych pięć oczek i owijamy naszą stokrotkę. Z tyłu przekładamy te nici na prawy drut. I jeszcze raz obwijamy. Przekładamy nitkę z przodu. I jeszcze raz sobie owijamy ten nasz kwiatek. I przekładamy na prawy drut. I robimy oczko prawe. I oczywiście nasze oczko brzegowe. To był nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim przerabiamy,
Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Mówiąc cztery rzędy, w zasadzie to są trzy nasze rzędy, ale dodałam jeszcze jeden rząd, żeby oddzielić te nasze kwiatki jedne od drugich. Może to być jeden rząd, mogą to być trzy, jak Państwo uważacie, ale sam wzór składa się z trzech rzędów. Naprawdę jest bardzo ciekawy ten wzór i wcale nie jest trudny do zrobienia, uwierzcie mi. Oczko prawe to jest nasz właśnie trzeci rząd. Oczko prawe i oczko prawe. Mamy gotowe te nasze stokrotki. Po prostu sobie podciągamy troszkę te niteczki i nasz wzorek z kwiatuszkami. Oczywiście ja pokazałam inną włóczką, innym kolorem włóczki, żeby było bardziej widoczne. A dlaczego nie zrobić sobie po prostu jednokolorowe? Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. I oczywiście mam bardzo wiele wzorów Państwu do pokazania. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.